Jest 20 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Marta Piasecka, witam Państwa i zapraszam na panoramę. A oto, co przed nami. Wicepremier Beata Szydło, eurodeputowany Ryszard Legutko i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki otwierają listę kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Kandydatów zaprezentowano godzinę temu. Małgorzata Gałka. Będzie spotkanie prezydenta z premierem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Do rozmowy ma dojść dziś wieczorem. Trybunał ONZ w Hadze po południu ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym byłego przywódcy bośniackich Serbów Radovana Karadzicia. 3 lata temu skazano go na 40 lat więzienia. Łukasz Miąsik. Napisy na murach i graffiti to zmora wielu miast na świecie. Z niechcianymi pozostałościami po odwiedzinach turystów postanowili walczyć Włosi. Jedna z firm zaprojektowała specjalny laser, który ma być nową bronią z wandalami. Łukasz Myc. Ludzie i bogowie to tytuł najnowszego serialu Telewizji Polskiej. Zdjęcia powstają na terenie pałacu w Jabłonnie. Anna Morawska-Borowiec. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Proszę Państwa, dziś rozpoczyna się wiosna. W studiu z nami już Marzena Kawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, czy możemy się tej wiosny też spodziewać w temperaturach powietrza? Tak, możemy się spodziewać, ale na pewno nie dziś i nie jutro. Dopiero w sobotę nawet 18-19 stopni na południu kraju. Ale jak to bywa z wiosenną pogodą, będzie nas zaskakiwać. Jedno jest pewne. Dziś po początek astronomicznej wiosny, a jutro kalendarzowej. Zatem Marzanny topimy dopiero jutro. To już za chwilę w prognozie pogody. A ja zapraszam serdecznie na godzinę 18, bo wtedy główne wydanie panoramy. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę.